wtorek kolejna sesja Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie emisji obligacji komunalnych. 20 tysięcy pistoletów z Radomia trafi do polskiej armii. Umowa już podpisana. Uczniowie kozienickich szkół odbyli trening piłki ręcznej pod okiem Patryka Kukczyńskiego. We wtorek 11 grudnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Radomiu, podczas której po raz trzeci w ciągu ostatnich tygodni będzie omawiany temat emisji obligacji komunalnych. Przypomnijmy, że podczas ostatnich debat chodziło o obligacje o wartości ponad 39,5 miliona złotych. Zarówno w przypadku Rady Miejskiej 7 kadencji, jak i 8 kadencji projekt uchwały w tej sprawie nie uzyskiwał wystarczającego poparcia radnych Prawa i Sprawiedliwości. Podczas ostatniej sesji większość radnych uznała, że opis wydatków przedstawionych przez prezydenta Radomia jest zbyt ogólny. Przed kolejnymi obradami radni klubu PiS chcą przede wszystkim poznać, na co miasto chce wydać 28 milionów złotych z tak zwanej rubryki wydatków inne. My po prostu chcieliśmy wiedzieć, na co. Na co pójdzie taka kwota. Jeżeli rozmawiamy o 39 milionach dla gminy, dla miasta, to chcemy wiedzieć, na co pójdzie 28 milionów. Niech to będzie przedstawione w sposób uczciwy. Ale pan sobie wyobraża, żeby... Jak zapowiedział prezydent Radosław Witkowski, podczas wtorkowej sesji zostaną przedstawione radnym wszystkie interesujące ich dane. Będziemy przygotowani na to, żeby udzielić możliwie maksymalnie szerokiej wiedzy w zakresie finansów miasta. Wczoraj było prezydium Rady Miejskiej. Radni artykułowali wobec pana skarbnika Szlachetki swoje oczekiwania, jak chcieliby, żeby to wyglądało. Dziś już rozmawiałem na ten temat z panem skarbnikiem i wdrożyliśmy w Urzędzie Miejskim, we wszystkich naszych jednostkach właśnie taką, przepraszam, taką procedurę, aby możliwie pozyskać jak najwięcej danych, takich tych danych szczegółowych. Finanse gminy są absolutnie, proszę państwa, transparentne. W tej chwili nie wiadomo, jak w sprawie emisji obligacji zagłosują radni PiS. Na razie poczekamy, co powie prezydent na sesji, zrobimy przerwę i podejmiemy decyzję jako klub kolegialnie, bo my podejmujemy decyzję kolegialnie. Prezydent Radomia poinformował, że najprawdopodobniej kwota emisji obligacji zostanie zaktualizowana i będzie niższa od pierwotnej sumy. W piątek w budynku Fabryki Broni Łucznik w Radomiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony narodowej oraz zarządu Fabryki Broni Łucznik Radom. Podczas spotkania poinformowano o podpisaniu umowy pomiędzy Radomską Fabryką i Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawę dla Wojska Polskiego pistoletów samopowtarzalnych WIS-100. Możemy poinformować o tym, że polskie wojsko, polska armia zamawia w fabryce broni kolejne uzbrojenie. Tym razem jest to zakup nowego pistoletu PR-15, który dotychczas miał nazwę Ragun, a od tego tygodnia decyzją ministra obrony narodowej, w związku z tym, że przeżywamy szczególny rok stulecia odzyskania niepodległości, ten pistolet otrzymał nazwę WIS-100. Cieszymy się bardzo, że jest decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby zakupić ten pistolet na wyposażenie Wojska Polskiego. Jesteśmy jako zarząd i wiem, że pracownicy też są dumni z tego powodu, że pistolet ten będzie produkowany przez nas i że w ten sposób będziemy przyczyniać się do wzrostu potencjału obronnego naszego kraju. Jak poinformował wiceminister Wojciech Skurkiewicz, zamówienie opiewa na blisko 20 tysięcy pistoletów WIS-100. Będzie to broń, będzie to uzbrojenie, które będzie w pierwszej kolejności przeznaczone na wyposażenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zamawiającym zresztą w tym zakresie jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Pistolet WIS-100 został opracowany przez Radomską Fabrykę. Ponadto rok temu przeszedł badania kwalifikacyjne. Pistolet ten jest pistoletem kurkowym, czyli takim, jaki proponuje wojsko, nie tylko polskie, ale także wojska innych armii. Jest pistoletem metalowym, ma relatywnie niewiele elementów, które są ze sztucznego tworzywa. Chodzi o to, żeby był odporny na różnego rodzaju niekorzystne warunki, w jakich przyjdzie tego pistoletu używać. Pierwsze dostawy broni będą realizowane od 2019 roku.
To było wyjątkowe spotkanie dla uczniów chozienickich szkół. W piątkowy poranek w ramach akcji Trenuj z Eneą odbyli oni trening piłki ręcznej pod okiem srebrnego i brązowego medalisty Mistrzostw Świata Patryka Kuchczyńskiego. Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji z tego wydarzenia. Dzisiaj gościmy w hali sportowej w Kozienicach pana Patryka Kuchczyńskiego, byłego reprezentanta Polski w piłce ręcznej ze srebrnej reprezentacji Bogdana Wenty, który przeprowadzi pokazowy trening dla uczniów z kozienickich szkół. Pokaże podstawy i tajniki handballu dla uczniów z naszego regionu. Panie Mateuszu, a skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie takiej akcji właśnie dla dzieci? Jest to efekt zaangażowania społecznego Enei Wytwarzanie w regionie. Enea Wytwarzanie wspiera zarówno profesjonalne kluby sportowe, drużyny seniorskie, jak i dba o rozwój dyscyplin, różnych dyscyplin sportu w charakterze na poziomie amatorskim. Dzisiaj jest jeden z elementów tej akcji. Na co dzień wspieramy klub uczniowski, międzyszkolny klub sportowy Orlęta Zwolen, jego seniorską drużynę. Dzisiaj w ramach wsparcia tego naszego zaangażowania społecznego w regionie schodzimy niżej na sam dół tej piramidy szkolenia i pokażemy dzieciakom z udziałem w charakterze ambasadora pana Patryka Kuchczyńskiego, na czym polega piłka ręczna, że warto ją uprawiać, że jest to ciekawy sport i mamy nadzieję, że ten trening przyniesie efekty w postaci rozwoju tej dyscypliny sportu w regionie. Im więcej takich akcji w Polsce, tym lepsza, fajniejsza sprawa dla dzieciaków, dla młodych adeptów piłki ręcznej. Ja się cieszę, że mogę tutaj poprowadzić i pokazać kilka fajnych rzeczy, żeby zachęcić młodzież do uprawiania tej dyscypliny, więc no mówię, bardzo, bardzo pozytywnie to odbieram. Ja też myślę, duża gratka dla tych młodych dzieciaków, że mogą spotkać się z człowiekiem, który osiągał duże sukcesy i zdobywał medale na mistrzowskich imprezach. No na pewno, tym bardziej mam nadzieję, że przyciągnę jeszcze więcej chętnych i jeszcze większą część młodzieży do uprawiania tego sportu pięknego zresztą. No i bardzo się cieszę, że tutaj no, możemy coś działać fajnego. Państwa zachęcić do przeczytania książki Elżbiety Sieradzińskiej Wanda Rutkiewicz. Dlaczego ta książka? Jest to kolejna książka, jedna z wielu poświęcona Wandzie Rutkiewicz. W zeszłym roku ukazała się inna, bardzo ciekawa książka pod tytułem Wanda. Ale ta też, myślę, jest warta zauważenia. Autorka wykonała tytaniczną pracę, przygotowując się do pisania tej książki. Przeprowadziła dziesiątki rozmów z alpinistami, sięgnęła po nieznane dotąd źródła, na przykład zachowane fragmenty niewydanych wspomnień matki himalaistki. Dla mnie osobiście to też jest ważna książka ze względu na osoby autorki. Elżbieta Sieradzińska jest bowiem bibliotekarką, ale także alpinistką, muzykiem, autorką, tłumaczką, autorką świetnej książki, pierwszej na polskim rynku, poświęconej Cezarii Ewori. Jest to kobieta o wyjątkowym
talencie, temperamencie. Przy tym jest to osoba drobniutka, szczuplutka i być może nikt nie podejrzewałby jej o pasję do gór, o pasję do alpinizmu. A jednak, bardzo serdecznie polecam najnowszą książkę o Wandzie Rutkiewicz autorstwa Elżbiety Sieradzińskiej, wydaną przez wydawnictwo Marginesy. Książka oczywiście dostępna jest już w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Nowość. Automatyczne bramy garażowe. Dostępne od ręki. Bardzo dobra jakość. Transport do klienta. Łatwość w montażu. Produkt radomskiego lokalnego producenta. Jarmex. Ogrodzimy co chcesz. Dostarczymy gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Na program zaprasza sponsor Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autolekar. www.autolekar.pl. Na prognozę pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom. W sobotę w Radomiu na zmianę słońce i chmury. Możliwe także opady deszczu. Na termometrach 7 stopni. W niedzielę podobna aura. Termometry wskażą 8 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hektopaskali. W poniedziałek synoptycy zapowiadają opady deszczu. Na termometrach 6 stopni. Ciśnienie wzrośnie do 1001 hektopaskali.